powiedzieć, co jest dla nas lepsze, co jest dla nas dobre. Otóż minister kultury i dziedzictwa narodowego wysyła audyt do jednego z najlepszych teatrów w Polsce, do stanie teatru Krakowa, po to, żeby zakazać grania tych, co zostali minister dla jako miejsca potrzebnego. Powiedziałem, że zostali stworzone takiego głosu, że nie będzie finansowała i narodowa. Proszę Państwa, na temat pana prezydenta powiedziałem bardzo wiele, ale... Jest człowiekiem, który nieustannie łamie konstytucję. Wbrew rekomendacjom grup ekspertów i wypowiedziom najlepszych wydziałów prawa w Polsce, systematycznie podpisuje ustawy, które łamią porządek prawny w naszym kraju. Proszę Państwa, to jest skandaliczne, ponieważ pan Andrzej Duda nie tylko jest absolwentem prawa, ale także posiada stopień naukowy. Kto nie skacze, ten jest Duda! Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Otóż na naszych oczach niszczony jest nie tylko system prawny, ale dobry obyczaj. Oto partia, która rządzi, dokonała z obrzydzenia takich słów, które w naszym języku od dawna posiadają dużą wartość. Przecież wszyscy jesteśmy za tym, żeby rządziło prawo. Tylko nie takie prawo, jakie chce przypisać sobie rządząca partia. I sprawiedliwość. Otóż te słowa coraz trudniej nam przechodzą przez gardło. Partia, która posługuje się bezprawiem, mówi, że jest partią prawa, a niesprawiedliwość nazywa sprawiedliwością. Proszę Państwa, to jest wielki skandal. Nikt nas nie pozbawił żadnych przywilejów. Nie jesteśmy ludźmi, którzy mieli jakieś przywileje. W związku z tym ta argumentacja, która do nas trafia, jest całkowicie bez zasady. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ta władza się niestety nie cofa, bo ta władza się nie ma dokąd cofać. W większości są to ludzie niekompetentni, którzy istnieją w polityce od kilkudziesięciu lat i oni nie mają dokąd wrócić. Tylko nasza determinacja może zatrzymać to bezprawie, którego jesteśmy świadkami. Chciałbym Państwu życzyć, aby ten rok 2016 był rokiem dobrego przełomu i naprawdę dobrej zmiany, ponieważ w Polsce są ludzie, którzy są gotowi i kompetentni do tego, żeby je dokonać. Życzę Państwu, żeby wiosna, na którą tak wszyscy czekamy, przyszła szybciej niż z kalendarza. Życzę nam, żebyśmy jak najszybciej mogli odczuć normalność i przestać zajmować się wybrykami posłów, które absolutnie na to nie zasługują. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Demokracja! 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 Kochani, bardzo cieszę się, że widzę was znowu tak tłumnie tutaj na Placu Wolności. Widzę biało-czerwone flagi i widzę też flagi unijne. I ja dzisiaj chciałabym dać tą czerwoną kartkę PiS-owi i premier Beacie Szydło za politykę zagraniczną, za to, jak bardzo deprecjonują rolę Polski w świecie i w Unii Europejskiej. Nazywanie flagi Unii Europejskiej szmatą, za chwilę Unia Europejska zakręci nam kurek z pieniędzmi. Proszę Państwa, to jest po prostu skandal, co wyprawia rząd PiS-u. Polityka energetyczna jest po prostu kpiną. To co zaproponowała nam, proponuje nam PiS, to powrót do PRL-u.
I to wszystko zafundował nam jeden człowiek. Jeden zakompleksiony człowiek, który nie szanuje nikogo i niczego, własnego kota. Trzymajcie się i bądźcie z nami za tydzień. Szanowni Państwo, ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Mamy te kartki, które są symbolem dzisiejszej manifestacji. My cały czas robimy z prezydenta, ale ja bym chciała, żebyście Państwo te kartki wzięli ze sobą do domu i jak już będzie ciepło, zrobili sobie zdjęcie z tymi kartkami, wrzucili na swojego Facebooka, wysyłali na Twitterze i napisali, za co Państwo tę czerwoną kartkę wręczacie rządowi. Chciałabym, żeby ta akcja nie skończyła się zaraz po rozejściu nas. Jest bardzo zimno, więc pewnie za chwilę to się skończy. Ale wróćmy do domu, zróbmy zdjęcia i pozwólmy, żeby internet żył tą naszą akcją i żeby ona przeszła z Poznania do innych miast. Dziękuję bardzo. Chcielibyśmy teraz jeszcze od Państwa po jednym zdaniu, za co tą czerwoną kartkę wręczamy dzisiaj Prawu i Sprawiedliwości. Dzień dobry, jedno zdanie. Krzyczymy, guzik prawda. Krzyczymy, tupiemy, to są gesty, że to, co jest, nam się nie podoba. I co to wszystko da? Mamy jeden wielki obowiązek. Zacząć myśleć, jak to się stało, że kilku psychopatów żyje i piękno naszego kraju. Tylko zrozumieć. Przecież jeśli nie chcemy być z woli niektórych ludzi podzieleni, to nie możemy mówić, że to inni ich wybrali. To my, nasze rodziny, nasi sąsiedzi, ich wybrali i im pozwolili. Ludzie, zacznijcie myśleć. Ja daję czerwoną kartkę rządowi za zamrożenie ustawy OZE, odnawialne źródła energii. Słuchajcie, zostawią spaloną ziemię. Zostawią spaloną ziemię po wszystkim, po edukacji, po energetyce, po całym naszym życiu, po demokracji. Precz z kłamcami! Szanowni Państwo, jak wrócicie do domu, wszyscy w wyszukiwarkę Google wciszcie sobie hasło pani Beata Kempa na urodzinach Radia Maryja. W życiu nie widziałem bardziej obrzydliwej rzeczy. Naprawdę. Wszyscy to obejrzyjcie. A ja daję swoją czerwoną kartkę rządowi za to, że cofa nas do głębokiej komuny. Że cofa to, co było dobrze zrobione w nowej demokracji i że z powrotem wracamy do inwigilacji społeczeństwa. Kto nie skacze, ten za PiS-em. Hej! Hej! Kto nie skacze, ten za PiS-em. Hej! Hej! Dzień dobry Państwu. Jeden temat, który trochę umyka, zwracam się do naszych gości, którzy przybyli i współmieszkańców, którzy przybyli. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy były trzy akty przemocy w stosunku do naszych gości i współmieszkańców. Więc musimy prosić tych, którzy są są autorami tych aktów przemocy, aby się opamiętali, aby się opamiętali również ci, którzy inspirują swoim językiem nienawiści te właśnie te akty przemocy, więc opamiętajcie się. Jestem z Zadworza, jestem w Poznaniu okresowo, witam serdecznie takie tłumy i kartkę czerwoną. Chodź do góry, kardynał Richelieu. Wel Jarosław Kaczor, jemu dać kartkę, a pieski na sznurku, pan Andrzej, Prasia, to są ludzie, którzy są winni tej sytuacji. Ja z Warszawy, razem z przyjaciółmi jesteśmy tutaj, byliśmy w Warszawie na marszach. Dwie sprawy, przeciwko którym podnosimy czerwone kartkę. Przede wszystkim nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. I teraz ta krótka nowela na temat mediów publicznych. Jesteśmy absolutnie przeciw. Wolne media! Wolne media! Wolne media!
za budżet na 2016 rok. Ten budżet nie jest dobry dla naszego kraju. Akurat mam okazję odpowiadać w naszym klubie między innymi za finanse publiczne. I mogę Państwu tylko tyle powiedzieć, że rząd podjął ogromne ryzyko, wprowadzając bardzo duży, może i dobry dla Polaków, ale bardzo w sposób ryzykowny program 500+. I za ten budżet daje też rządowi czerwoną kartkę. Kochani, a ja mam do Was apel. 10 stycznia jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To jest nasza wielka narodowa akcja, która pokazuje naszą solidarność. Nie dajmy się zastraszyć PiS-owi, że ta akcja jest zła, że ta akcja jest niedobra. Ta akcja służy nam, służy Polakom, służy ratowaniu naszych małych dzieci i seniorów i ludzi po wypadkach. Nie dajmy się, rzucajmy do puszek i nie słuchajmy tego, co mówi PiS. Chcielibyśmy też udzielić głosu naszym przyjaciołom z KOD-u. Jurek Orszak! Jurek Orszak! To jest kolejny tydzień, gdzie my, poznaniacy oraz goście, pokazujemy, jak droga nam jest demokracja, jak potrafimy walczyć oraz to, że jest okres świąteczny i taka może niepogoda, tak pokazujemy, że dla nas nie ma spraw, które nie możemy przeskoczyć. Brawo my! Kto nie skacze, ten za PiS-em. Hej! 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 Kto nie skacze, ten za PiS-em. Hej! 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 Kochani rządzący widzą tylko dwie barwy. Czarną i białą. Pokażmy im, że są inne kolory. Pokażmy im dzisiaj czerwoną kartkę. Unieśmy na dłużej tą kartkę, żeby wszyscy mogli zrobić zdjęcie. Mogli pokazać, udostępnić na Facebooku, na Twitterze, wszędzie, gdzie tylko się da. Jesteśmy tutaj i nikt tego nie będzie negował. Nikt! Kartkę na taczkę! Kartkę na taczkę! Kartkę na taczkę! Dziękujemy serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dostałam właśnie informację z pozdrowieniami od Ryszarda Petru. Serdecznie pozdrawiam wszystkich poznaniaków. Pozdrowienia i życzenia noworoczne od całego klubu Nowoczesna. Walczymy tam dla Was, pracujemy tam dla Was, nic nas nie powstrzyma. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Pamiętajcie, że nieważne jest, jakie mamy poglądy polityczne. Możemy się różnić w kwestiach gospodarki, spraw społecznych, ale jest wartość nadrzędna, jaką jest demokracja. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Niezależnie od barw politycznych, wiemy, że są tutaj zwolennicy lewicy, że innych partii opozycyjnych. I myślę, że to jest ważne. Bądźmy w tych dniach razem. Zapewne za tydzień się też spotkamy. Wszystkiego dobrego na Nowy Rok. Dziękujemy. Wielkie dzięki za to, że przyszliście mimo tej temperatury minusowej. Dzień Polski do Polski, za Twoim